Witajcie, w dzisiejszym materiale chciałbym Wam opowiedzieć o jednostce chorobowej, jaką jest Ostroga Piętowa. Ostroga Piętowa jest to narośl kostna, która powstaje w wyniku mechanizmu obronnego nadmiernie napinanej tkanki, która pociąga przyczep kostny przez ścięgno. Jeżeli mówimy o Ostrogę Piętową dolną, ona najczęściej dotyczy rozcięgna podeszwowego. I tkanek miękkich w tej okolicy. Natomiast jeżeli mówimy o strodze piętowej górnej, ona najczęściej dotyczy ścięgna Achillesa, mięśnia brzuchatego oraz płaszczkowatego. Charakteryzuje się bólem w okolicy pięty lub pod nią, i najczęściej pacjenci, którzy skarżą się na tego typu dolegliwości, zauważają ból najczęściej z rana, kiedy muszą wstać, przejść kilka kroków, i nazywają to, że kiedy rozchodzę, to ból jest mniejszy. Możemy go sprowokować testem wspięcia na palce. Lub poprzez uciśnięcie okolicy pięty. To, co zwiększa ryzyko występowania ostrogi piętowej, będzie dotyczyło takich jednostek jak płaskostopie, otyłość, możliwe, że nadmierna aktywność fizyczna będzie też to prowokowała, czy też praca, gdzie musimy długo wstać. Ból, który będzie się ukazywał, on będzie dotyczył okolicy pięty lub tej części pod nią i będzie najczęściej występował z rana. Gdzie musimy wstać, ból się pojawia i najczęściej jest on najsilniejszy w trakcie dnia. Jeżeli chodzi o sprowokowanie tego bólu, możemy posłużyć tutaj takim testem stawania na palce. i teraz przejdźmy do praktyki. Po tym krótkim wstępie chciałbym wam teraz zaprezentować, jak możemy sobie pracować ze stopą, z jej okolicą i jak oceniać, czy tutaj tkanki są nadmiernie napięte, czy w ogóle potrzebują naszej pracy. Jak to po prostu wygląda? Ok. Zaczniemy sobie od oceny. Samej tej części grzbietowej stopy, jak tutaj sobie tą tkankę oceniać. Kiedy przyłożymy swoje palce do tkanki, możemy zobaczyć, jak ona posuwa się w kierunku stawu skokowego i jak przesuwa się w kierunku palce. Tutaj widzimy, że ta tkanka nie najlepiej przesuwa się w okolice stawu skokowego, więc ja będę chciał uwolnić te napięcia. Jak to robię? Przykładam swoje palce i powolutku wybieram lust tkankowy. I go przytrzymuję. Staram się, żeby moje palce nie przesuwały się pod tkance, tylko czekam, aż ta tkanka sama będzie mi odpuszczała i będę czuł, że tkanka wyślizguje się spod moich palców. Chciałbym teraz Wam pokazać, jak ocenia stopę, jak sprawdzać jej zakresy ruchomości i jak ocenia sobie tkanki. Więc zacznijmy może od oceny stawu skokowego, jak wygląda pronacja, jak wygląda supinacja, jak wygląda zgięcie podeszwowe, jak wygląda zgięcie, jak wygląda zgięcie grzbietowe, jak wygląda zgięcie podeszwowe. Czyli tak, stabilizuję sobie piętę i samym ruchem pięty mogę sprawdzać jak kość piętowa rusza się względem kości piszczelowej, kości strzałkowej. Czy po prostu mogę sobie oczywiście drugą ręką ustabilizować pod łudzie, jeżeli mam taką potrzebę, i samą kością piętową poruszam do pronacji i do supinacji, czyli w moją lewą stronę i w moją stronę prawą. Natomiast jeżeli chodzi o zakresy zdjęcia grzbietowego i podeszłowego, po prostu cały czas trzymam sobie tą piętę, idę w kierunku kolana i idę w kierunku do siebie. Tego, tego zakresu do kolana powinno być około 10-15 stopni, w zależności od tego jaki mamy tutaj zakres, jak wygląda nadmierne napięcie, ale powinno być około 10-15 stopni. Jest to zmienne też osobniczo. Natomiast jeżeli chodzi o zgięcie podeszwowe, tego zakresu powinno być około 45 stopni lub może być więcej, jeżeli chodzi o panie. Teraz jeżeli chodzi o taką ocenę dalszą stopy, możemy sobie zobaczyć, jak ruszają się poszczególne kości między naszymi kośćmi śródstopia. Jak to robię? Jedną ręką łapię sobie większość kości, Natomiast lewą ręką w tym przypadku łapię tylko kość śródstopia piątą i ruszam nią względem pozostałych kości. Później przesuwam się na kość czwartą, łapię trzecią, drugą, pierwszą i ruszam czwartą względem trzeciej. Później łapię sobie między trzecią a drugą. Tutaj tej ruchomości będzie zazwyczaj mniej, dlatego że jest tej oś obrotu. Tutaj u Natali niestety jest tego ruchu trochę za mało, więc będziemy chcieli go uwolnić. No i później łapiemy sobie od drugiej do piątej kości i ruszamy kością pierwszą wśród stopia. I tutaj tą ruchomość mamy fajną. Możemy sobie ocenić, jak wygląda zgięcie i wyprost naszych palców tutaj. I tutaj bym powiedział, że jest fajnie. Możemy też dać do zgięcia grzbietowego i wyprost palce. Może być tak, że łatwiej będzie nam ocenić, kiedy najpierw damy wyprost w palcach i potem pójdziemy do zgięcia tej w kierunku kolana. Może się okazać, że tego ruchu będzie mniej niż jeżeli tego wyprostu w palcach nie robimy. Dlaczego? Dlatego, że nadmiernie będziemy mieli, znaczy rozciągniemy sobie tkanki i one mogą spowodować ograniczenie tego zakresu. Jeżeli będzie taka sytuacja, to wtedy będziemy widzieli, że te tkanki potrzebują naszej pracy. Jeżeli chcemy sobie ocenić pronację, supinację, to łapiemy sobie kość piętową i całą stopą idziemy w kierunku do. Pronacji, czyli do boku, i do supinacji, czyli do, do, do strony przyśrodkowej. Jeżeli będziemy mieli ograniczenie pronacji, to będziemy mówili o nadmiernym napięciu tkanek wokół kostki przyśrodkowej. Natomiast, jeżeli będziemy mieli ograniczenie ruchomości, tutaj do supinacji, będziemy mówili o ograniczeniu tkanek wokół kostki bocznej. Jeżeli tutaj dojdę do samego stawu skokowego, to mogę sobie opracować tak zwane troczki. Są to struktury kolagenowe, które utrudniają prześlizgiwanie się tak naprawdę ścięgna i trzymają jakby te ścięgna w prawidłowej pozycji, ale one też potrzebują naszej pracy. Mogę sobie pracować z tą tkanką w poprzek tych włókien albo wzdłuż. Jeżeli będę chciał popracować w poprzek tych włókien, to po prostu sobie kontynuuję swoją pracę, aż będę przechodził swobodnie na tkankę pod udzia. Natomiast jeżeli chcę popracować wzdłuż tkanek, to po prostu sobie swoimi opuszkami palców idę od środka stopy do kostek. Jeżeli ktoś chciałby popracować palcami, kciukami, można to zrobić, natomiast nie polecam. Jeżeli chodzi o masaż tkanek głębokich, to w tym momencie Tą technikę, którą wam pokażę, jest to jedna z nielicznych technik, gdzie wykorzystujemy w swojej pracy kciuki. W pozostałych chwytach i okolicach staramy się używać innych technik, technik takich jak opuszki, paliczki, miękka pięść, nasada. Natomiast jeżeli chodzi o pracę wokół stopy w kierunku do palcy, trudno jest opracować to w ten sposób inaczej niż kciukami. Więc to jest jakby nieliczny moment, gdzie. Te kciuki w naszej terapii będą wykorzystywane. Jak to robimy? Jeżeli chcemy popracować z tkankami, które są głębiej położone, będziemy starali się nie rozciągać tutaj rozciągna podeszłowego, tylko po prostu kciukami staramy się zatopić w tkance i tą tkankę przesuwać od guza piętowego w kierunku palca. Możemy jakby tutaj sobie to pasmo podzielić na pasmo przyśrodkowe, środkowe i boczne. Ja w swojej pracy skupiam się głównie na roślinie środkowym, dlatego że od razu działam zarówno na włókna przyśrodkowe, jak i boczne. I to daje najlepszy efekt. Ok. Pod koniec swojej pracy ja staram się to rozciągną, jakby rozciągać raczej tkanki, staram się rozciągać jeszcze do boku. I teraz, jeżeli ja opracuję tą tkankę od pięty do palcy, to teraz staram się pracować w przeciwnym kierunku. Jeżeli chodzi o kierunek od palcy do pięty, najlepiej jest wtedy wstać, bo wtedy mamy większą jakby mobilność tutaj przy pacjencie. Jak to robię? Wybieram sobie luz tkankowy poprzez wybranie paluchów w kierunku do kolana. Tutaj bardzo fajnie nam wyjdzie rozciągno podeszwowe i ja pracuję tutaj najczęściej takim chwytem na, na pistole takim paliczkami. Przekładam sobie paliczki i idę od palcy w kierunku do pięty. Głównie staram się pracować od głowy kości w kierunku pięty, więc tutaj sobie to wybieram i staram się opracować. Takim dodatkowym chwytem, który mogę tutaj zastosować, jest jakby moja grzbietowa część dłoni, a raczej palcy. Wtedy przyklejam swoje palce i też tutaj mogę pracować od głów kości palcy. Tak, od głów kości, przepraszam. W kierunku do pięty. Natomiast jeżeli chciałbym... Zapracować mocniej z tkanką, a ciężko byłoby mi tak pracować, mogę sobie zastosować krótką dźwignię. Jak to wygląda? Przykładam swój łokieć w okolicach brzucha, w okolicach kolca górnego, i teraz dzięki temu mogę mocniej zapracować i mocniej opracować tą tkankę. Jeżeli chodzi o pracę w leżeniu na brzuchu, możemy pracować sobie w ten sposób, że wyjdziemy sobie kciukami. Od palcy w kierunku pięty. Możemy sobie dodatkowo rozprowadzać tą tkankę na boki, wtedy troszeczkę pod innym wektorem będziemy pracować z tkanką. Jeżeli sobie to zrobimy, to możemy teraz przejść do takiego chwytu, gdzie będziemy pracowali łokciem. Wtedy ważne jest to, żeby zabezpieczyć stopę pacjenta naszą dłonią, żeby nie wbijać tej stopy w krawędź kozetki, więc wtedy po prostu stabilizujemy pacjenta naszą dłonią i pracujemy łokciem. Jak to wygląda? Jeżeli pracujemy ze stopą prawą naszego pacjenta, najlepiej zapracować naszym lewym łokciem, dlatego, że on po prostu będzie lepiej tutaj pasował. I wtedy pracujemy od pięty w kierunku palc. Nie jest to nieprzyjemne dla pacjenta, dlatego że tutaj staramy się pracować z tymi tkankami głębiej położonymi, bez rozciągnięcia tej tkanki, więc to nie będzie, znaczy przynajmniej nie powinno boleć naszego pacjenta. Natomiast jeżeli jest to bardzo bolesne, możemy obrócić pacjenta na plecy, zastosować troszeczkę inne techniki, które są bardziej łagodne. Jeżeli chodzi o stronę przyśrodkową, kiedy chcemy uwolnić tak naprawdę pronację naszego pacjenta, dobrze jest go położyć na stronie Prawej, jeżeli pracujemy ze stroną prawą, i teraz tak, ważne jest to, żebyśmy wybrali sobie zgięcie grzbietowe, dlatego że te tkanki tutaj będą nadmiernie napięte. Wtedy mamy lepszy efekt, jeżeli je opracowujemy. Mogę sobie ustabilizować stopę swoim chwytem, i tutaj tak, będę wprowadzał techniki miękkie przy pomocy paliczków. To może być bolesne u pacjenta, jeżeli jest tutaj problematyczne. Mogę wtedy sobie bardzo płynnie przejść do następnego chwytu. Już nie paliczkami, tylko nie opuszczam tylko paliczkami. I tutaj pracuję w poprzek włókien. Natomiast jeżeli jest to bolesny u pacjenta, mogę sobie przejść do pracy wzdłuż włókien. wtedy będę pracował odpięty w kierunku kostki przyśrodkowej. Jeżeli chodzi o zadła. Natomiast poprzednio, jeżeli chodzi o ścięgna. Mogę to sobie popracować od tej kości stępu w kierunku kostki przyśrodkowej. I najczęściej tutaj pracuję właśnie do, do kostki. Ten kierunek dla mnie jest najprzyjemniejszy i najwygodniejszy. I wtedy przechodzę bardzo płynnie za kostkę. I jakbym kontynuował tą pracę, to przechodziłbym sobie już na mięśnie tyłu podudzia. Jeżeli chcemy opracować stronę boczną naszego pacjenta, obracamy go na drugą stronę, tak jak w poprzednich technikach i wtedy mamy bardzo fajny dostęp do ściany bocznej. Opracowujemy to właśnie opuszkami i paliczkami, a teraz przejdziemy do ściany tylnej naszego podłudzia i jak pracować z brzuchatym i jak pracować z płaszczkowatym. Jeżeli chodzi o taką globalną pracę, to wtedy pacjent po prostu ma nogę na kozetce, i sprawdzamy, czy pracujemy w kierunku do kolana, czy też do pięty. Tutaj nam wychodzi, że musimy popracować, uwolnić tkanki do, w kierunku do kolana, więc po prostu sobie przytrzymuję, wybieram lust tkankowy i czekam, aż ta tkanka się będzie uwalniać. To jest jakby pierwsza technika, bardzo globalna, gdzie tak naprawdę chcemy przygotować tkankę do dalszej pracy. Jeżeli już ta tkanka złapie właśnie taką kleistość, złapie Lekką potliwość i w bardzo łatwy sposób możemy się do tej tkanki wkleić. Przechodzimy sobie do tkanki przed ramieniem. I nadal kontynuuję swoją pracę, jeżeli chodzi o kierunek. Oczywiście cały czas staram się, żeby moja ręka nie przeslizgywała się pod kance, tylko staram się, żeby ta tkanka uwalniała się w taki sposób, żebym ja nie przesuwał się pod tkance, tylko żeby ta tkanka prześlizgowała się pod moją ręką. Okay. Takich przejazdów robię około 5, w zależności od tego, jak ta tkanka reaguje. Jeżeli reaguje w bardzo fajny sposób, mogę sobie przechodzić do dalszych technik. Ja lubię sobie zapracować to w ten sposób, że zginam sobie nogę u mojego pacjenta, biorę swój uniwersalny wałek, jakim jest moje, moje Udo, i mogę teraz w bardzo prosty sposób dojść do tego, jak pracować ze stroną boczną, podłudzia, i ze stroną przyśrodkową. Mogę sobie wtedy to fajnie podzielić. Tutaj bardzo fajnie sprawdzi mi się e, miękka pięść. I nadal pracuję w kierunku do kolana. Okay. Jeżeli chodzi o samą ostrogę piętową, to nie jest najczęściej to tylko problem lokalny, tylko globalny. Dlatego warto opracować podłudzie, tyłda. Czasami nawet warto zapracować z pośladkiem czy też plecami. Jeżeli chcemy popracować z warstwą głębiej, e, czyli na mięśniu płaszczkowatym, Warto rozluźnić mięsień brzuchaty. Jak to zrobić? Wtedy zginamy lekko kolano i takim chwytem, tutaj w okolicy kładziemy sobie piętę w okolicach dolnych żeber, staramy się nie uciskać spotu słonecznego. Dlaczego taki chwyt? Dlatego, że mamy bardzo fajnie stabilizację, możemy sobie zabrać ręce, stopa pacjenta jest ustabilizowana, pacjent czuje się stabilnie, a my takim chwytem na strzałkę możemy opracować właśnie mięsień płaszczkowaty. Jak go znajdziemy? Badamy sobie, gdzie jest krawędź kości piszczelowej i następna tkanka, którą znajdziemy, właśnie to będzie mięsień płaszczkowaty. Z racji tego, że w takim chwycie on jest troszeczkę rozciągnięty, to będziemy czuli, że to jest taka struktura, która jest twardsza, ta tkanka, która będzie miękka, to będzie właśnie mięsień brzuchaty. I wtedy opracowujemy go od jednej strony, czyli właśnie tej nad kością piszczelową, natomiast po stronie bocznej palpujemy sobie strzałkę i za strzałką też będziemy mieli bardzo fajny dostęp do tego mięśnia. No i teraz takim chwytem na strzałkę idę w kierunku do kolana. Staram się wejść właśnie między mięsień brzuchaty a kości. Mogę dodatkowo sobie stabilizować swoje dłonie przy takim chwycie właśnie kciukami, wtedy będę odpychał palce, od tych kciuków przechodzę dalej, odpycham, przechodzę dalej, odpycham. Mogę sobie wybrać, że chcę opracować sobie ten element, więc wtedy stabilizuję sobie kciuki w tej okolicy, przeciągam do tego miejsca i wracam, przeciągam do tego miejsca i wracam. Lub jak chcecie możecie pracować od samego początku do końca. Tylko ważne jest to, żeby nie prześlizgiwać się, tylko czekać, kiedy wybiorę tą tkankę i ta tkanka sama zacznie mnie uwalniać, kiedy ona będzie właśnie gotowa, to te palce same pójdą. Natomiast jeżeli spotkacie taki opór, to warto się w tym miejscu zatrzymać, poczekać cierpliwie, ta tkanka się rozluźni, zapracuje i na pewno pozwoli nam iść dalej. Takim dodatkowym chwytem, który też bardzo fajnie mi się sprawdza w gabinecie, jest taki chwyt, gdzie mamy tak naprawdę zgięcie 90 stopni w stawie kolanowym. Łapiemy sobie za stopę takim chwytem szczypcowym, łapiemy z boku, od strony przyśrodkowej, łapiemy mięsień i staramy się go pociągnąć lekko w dół i poprzez pracę ze stopą rozluźniamy te struktury. I wtedy mogę sobie opracować właśnie tą część bliżej kostki, środka lub bliżej stawu klanowego. Najbardziej mi się sprawdza właśnie ta praca w tym takim przydziele od kostki mniej więcej do połowy łydki. Jeżeli chodzi o ten model pracy, jest to tylko przykład, jak można sobie poradzić z tym obszarem. Natomiast jeżeli chodzi o samą jednostkę chorobową, jaką jest ostroga piętowa, może to wynikać z nadmiernych napięć w całym ciele, więc warto opracować całą taśmę tylną, a nie tylko ten element. Jeżeli jesteście zainteresowani palpacją tego obszaru, to serdecznie Was zapraszam do obejrzenia materiału nagranego przez Piotrka. A ja dziękuję Wam za uwagę.